Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze. Ale czy wszyscy się do nich stosujemy? Czy pamiętamy o sprawdzaniu stanu technicznego naszego samochodu i o odpowiednim przygotowaniu go do sezonu jesienno-zimowego? Jesień-zima to bardzo wymagający okres dla kierowców. To krótsze dni, mała ilość światła dziennego, śliska nawierzchnia oraz częste opady deszczu i śniegu. Obecnie zbliża się dla nas najtrudniejszy okres pogodowy. Jest to jesień, zima. Każdy kierowca powinien być dobrze widoczny i też nie utrudniać ruchu innym kierowcom. Powinniśmy doskonale widzieć wszystkie przeszkody, a w takim okresie gorzej możemy oceniać przeszkody, gorzej możemy oceniać prędkość, z jaką zbliżają się do nas samochody. Także ważne jest, żeby mieć dobre oświetlenie. Też warto pamiętać o tym, że przy zakupie żarówek warto oddać montaż serwisowi, żeby serwis po montażu żarówek od razu sprawdził ustawienie świateł. Zimą zmrok zapada już około godziny 16, więc gdy wychodzimy z pracy, jest już ciemno. Niestety oko ludzkie nie zostało stworzone do widzenia w ciemności. W nocy każdy z nas jest krótkowidzem. Ostrość widzenia zmniejsza się aż ponad trzykrotnie, a nasza zdolność oceny odległości ulega znacznemu pogorszeniu. Podczas prowadzenia pojazdu nocą w oku następuje również redukcja pola widzenia, aby zrekompensować niski poziom oświetlenia, co dodatkowo pogarsza widoczność. Na dodatek, co trzeci kierowca na świecie ma wadę wzroku i jest tego nieświadomy. Dlatego tak ważne jest, aby podróżując samochodem dobrze widzieć drogę, a także być widzianym przez innych uczestników ruchu. Niestety, często się zdarza, że jesteśmy oślepiani przez samochody jadące z naprzeciwka. Najczęstszym powodem oślepiania jest źle umieszczona skrętka w żarówce, co charakteryzuje żarówki słabszej jakości. Najtańsze żarówki w minimalnym stopniu spełniają wymagania homologacyjne i emitują światło o parametrach często niespełniających podstawowych wymagań. Wymiana żarówki, która się wydaje dla wielu kierowców tak błahą rzeczą, może się przyczynić do wielu kolizji na drogach. Pamiętajmy o ustawieniu reflektorów po każdej wymianie żarówki, co pozwoli nam bezpiecznie podróżować. Szczególnie teraz jesienią, kiedy bardzo szybko robi się ciemno, oślepienie kierowcy z naprzeciwka lub nieoświetlenie pobocza drogi może spowodować bardzo poważny, groźny wypadek na drodze. Źle ustawione reflektory, używanie żarówek niehomologowanych, wyposażanie aut w lampy, które nie spełniają podstawowych wymogów technicznych oraz samodzielne przeróbki stwarzają wyjątkowo duże zagrożenie na drodze. Dlatego kupując oświetlenie samochodowe należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy żarówki są homologowane. Najlepsza homologacja dla oświetlenia samochodowego w Europie to homologacja E1, która gwarantuje najwyższą jakość produktu. W przypadku żarówek halogenowych upewnijmy się, że posiadają odcięcie ultrafioletowe, dzięki czemu unikniemy matowienia reflektorów. Kupując żarówki niehomologowane, stanowimy realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz narażamy się na karę mandatu. Zapewnienie maksymalnego poziomu oświetlenia zgodnie z zasadą widzieć i być widzianym to podstawowy element bezpieczeństwa na drodze. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest ograniczona. Więcej światła to więcej czasu na dostrzeżenie, a tym samym uniknięcie ewentualnych niebezpieczeństw na drodze. Z myślą o jeździe w trudnych warunkach Philips opracował żarówkę halogenową Extreme Vision, która emituje do 100% więcej światła w porównaniu z żarówką standardową. Zastosowana w żarówce ulepszona mieszanka gazów gwarantuje dwukrotnie dłuższą żywotność i maksymalną moc oświetlenia. Żarówka Extreme Vision posiada europejski certyfikat bezpieczeństwa i homologacji ECE. Pamiętajmy, że więcej widzieć to bezpieczniej podróżować. Żarówki Philips Extreme Vision otrzymały wyróżnienie czasopisma Auto Expert w plebiscycie Produkt Roku 2011.